Dzień dobry, ja się nazywam Maria Miklińska i chciałam serdecznie zaprosić wszystkich do Łagowa. W tym roku mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność zasiąść w jury wraz z wspaniałymi twórcami i krytykami. Mam nadzieję, że Państwo również tutaj przyjedziecie. Zapraszam. Tegoroczne Lubuskie Lato w toku. Były spotkania z Jerzym Hoffmanem, Jerzym Domarackim, z Andrzejem Grabowskim, z Marianem Niedzielem. Trwają w tej chwili warsztaty krytyki filmowej. Młodzi ludzie starają się dowiedzieć czegoś ciekawego o sposobie analizy filmów. Za chwilę będziemy mieli kolejne projekcje konkursowe. Pracuje jury, w tej chwili oglądają filmy, które będą pokazywane w sobotę, dlatego że werdykt musi być podany w piątek. Festiwal trwa. Czekamy na dalszych gości. Jest pan pierwszy raz w Łagowie, tak? Tak, pierwszy raz jestem na festiwalu w Łagowie. No, bardzo miło, że zostałem zaproszony. Bardzo się z tego cieszę. Wszystko precyzyjnie zorganizowane, bardzo elegancko. No i oczywiście samym Łagowem jestem zauroczony. Czym szczególnie? No, tym miejscem między, mówię poza festiwalem oczywiście samym, między jedną a drugą bramą. Jest coś takiego, jakbym był w jakimś nierealnym świecie, jakiejś bajce. Ale tutaj również w tym ośrodku leśnika jest cudownie, wszystko precyzyjnie funkcjonuje.